Do normalności branży ślubnej jeszcze daleko, ale pojawiło się światełko w tunelu. Mamy coraz mniej zachorowań, a dzięki temu pojawiły się pierwsze luzowania obostrzeń. Wątpliwości pozostaje jednak co niemiara, dlatego dziś wraz z moimi gośćmi postaram się rozwiać jak najwięcej z nich. Kiedy skończy się koronawirus? Kiedy wrócimy do normalności? Czy uda nam się żyć tak, jak żyliśmy przed pandemią? Czy będzie inaczej? Może będzie lepiej? O tym, jak po pandemii zmieni się rynek ślubny i o tym, jak już zmienia się tak naprawdę z dnia na dzień, porozmawiam z Anią Nowakowską, która w branży ślubnej pracuje już od ponad 15 lat i aktywnie brała udział w rozmowach z rządem na temat odmrażania branży ślubnej. No i zaprosiłam jeszcze do rozmowy mojego męża, o którym mam tu przepięknie napisane: organizator mojego życia i biznesmen branży ślubnej. Bardzo ładnie napisane jest, tak. Słuchajcie, kiedy będzie normalnie? Czy będzie normalnie? Pytanie, co to znaczy normalnie? Było szalenie, ale było pięknie. Teraz jest trochę inaczej. Oczywiście sytuacja jest bardzo trudna i dla par młodych, i dla przedsiębiorców. Powiedzmy sobie, sytuacja bardzo trudna, ufmy się, wszystko stanęło, a nie jesteśmy w momencie, gdzie po prostu okej, teraz powoli ruszamy, ale to była totalna zapaść tej branży. Ja się nie boję powiedzieć naprawdę, że my przeszliśmy głęboką zapaść i taką depresję branżową, bo to, co nas spotkało w zeszłym roku w marcu, to jeszcze na początku tak naprawdę nikt sobie z tego nie wyobrażał, co to będzie. Wydawało nam się, że tam chwila przystoju i na sezon, na czerwiec wszystko wróci pięknie, tak jak było, tak? No jakby, jak było, to wiadomo. Czy ty, Aniu, zauważyłaś, że w tym kryzysowym momencie te miejsca, gdzie się odbywają wesela, one zaczęły się zachowywać bardziej elastycznie? Mówię w kontekście tego, że pary przesuwały czy odwoływały swoje śluby, czy jednak to był tak trudny moment, jeżeli chodzi też o finanse wielu przedsiębiorstw, że oni po prostu musieli walczyć o przetrwanie? No i niestety, jak były wpisane jakieś kary umowne, to chcieli je uzyskiwać. Jak to wyglądało? Czy sytuacja mocno zaskoczyła i myślę, że w większości ludzie spojrzeli na to bardzo racjonalnie. Zdarzały się oczywiście sytuacje, że jakby ktoś traktował to zero-jedynkowo, ale z moich obserwacji i tak jakby rozmów branżowych, to jednak staraliśmy sobie pomóc. My byliśmy z moim mężem na takiej pozycji trochę pośrodku, bo z jednej strony mamy kontakt z przedsiębiorcami, z drugiej strony jesteśmy też no, takim trochę pogotowiem dla młodych par. Znaczy, założyliśmy to pogotowie ślubne na samym początku pandemii i potwierdzam tak, że większość firm z branży ślubnej rozumiało sytuację, ale też mieliśmy przypadki, kiedy nawet ostatnio czytałem, no są firmy, które na przykład twierdzą, że to nie jest stan wyjątkowy, to nie jest siła wyższa i że nie oddadzą zadatku. To się zdarza. Zdarza się, to nie oczywiście. Zdarza. Również wymagania par młodych, kiedy są jakby nieadekwatne do sytuacji. Pary młode też jakby ich oczekiwania, że wszystko musi być dla nich zrobione i wszyscy muszą iść im na ustępstwa, jest też niekiedy bardzo wygórowane. Na przykład nie odbiorę sukni ślubnej, no bo nie wiem, czy będzie ślub. No ale ta suknia ślubna jest uszyta już i ten, który ją uszył, no może powiedzieć, okej, odbierz ją później. Ale no, jeżeli ktoś mówi, jak zrezygnować z tego, jak chcę cały zadatek z powrotem, no to już jest problem. Ale mówię, myśmy reagowali na bieżąco to i tam były tysiące zapytań. Myślę, że nikt z taką sytuacją się nie liczył. To jest sytuacja, tak jak powiedziałam, trochę tak jak, no, jakby wojny, no, bo taka sytuacja nie miała miejsca nigdy. Aniu, zostały teraz dopuszczone w najbliższym czasie wesela plenerowe. Różnie ludzie rozumieją plener, no bo niektórzy to tak właśnie wyjdę sobie na trawkę i rozłożę kocyk i pod chmurką, zresztą mamy te piękne obrazki z amerykańskich filmów, jak to jest pięknie pod gwiazdami i rozwieszone lampeczki, oczywiście też, natomiast klimat w Polsce mamy jaki mamy. Taki mamy i klimat. I tak naprawdę widać, co się dzieje za oknem, nigdy nie wiadomo, co będzie następnego dnia, czy będzie deszcz, czy będzie śnieg, tak by można to prognozować oczywiście. Następnego dnia, no, mało kiedy planujemy na następny dzień, planujemy z wyprzedzeniem rocznym czy półrocznym. Więc organizacja wesela plenerowego pod tak zwaną chmurką, jak dla mnie, jest ryzykowna.
I za każdym razem zabezpieczałabym się zadaszeniem. No jakby ja pracuję w firmie namiotowej, więc wiadomo, że będę rekomendowała namioty, ale z tego względu, że naprawdę uważam, że jest to rozwiązanie bardzo, bardzo bezpieczne i trzeba się do tego dobrze przygotować. Czy jeżeli wynajmę sobie namiot, to ile ścian ma być otwartych? Czy wszystkie? Czy jedna? Czy jak właśnie jest gorsza pogoda, to mogę wszystkie zamknąć i to nadal będzie plener? To chyba nie jest sprecyzowane. Nie jest sprecyzowane i myślę, że nie wiem, czy ktoś by się pokusił o takie doprecyzowanie, bo to tak jak w kwestii wietrzenia sali, jakby obiektu, tak? Mówi się, że powinno się co 15 minut przewietrzyć salę, żeby było w miarę przyjemnie. Czy te okna mają być otwarte non-stop, czy nie? Jakby jest dużo niedopowiedzeń. Myślę, że bardziej chodzi o otwartość przestrzeni. I ja bym to w ten sposób interpretowała, że jak najbardziej możliwe otwarta przestrzeń, czyli właśnie rozsunięcie ścian, które mogą być cały czas rozsunięte. Znaczy mi się wydaje, że jak i tak ten namiot będzie postawiony w plenerze, to nikt nie chce tych ścian. To prawda. Z założenia, żeby one to są, sobie tak, oglądać, one są żeby na wypadek, pięknie. Nie wiem, wichury, deszczu, tak, który zacina dokładnie. Gdzieś tak dalej. No są na wypadek idzie. Czegoś, co się źle tak. dzieje, tak? Zawsze te młode pary były przez nas uczulane na to, żeby faktycznie z odpowiednim wyprzedzeniem zacząć planować ten swój najważniejszy dzień. Ale teraz, czy powinno to wyprzedzenie być większe niż zwykle? Tak. Ja uważam, że tak, że powinniśmy rozmawiać dużo, dużo wcześniej, być przygotowanym, sprawdzać to, jakby przeliczać wręcz podwójnie. Chociażby teraz ja obserwuję, co się dzieje od 15 maja, kiedy jakby rusza, jak tylko odbyła się konferencja prasowa, nasz telefon rozdzwonił się do czerwoności. Ja jakby tego dnia ładowałam go 3 razy, a nie mam najgorszego telefonu, uważam. Gratuluję! Natomiast jakby to chodziło o jakby zainteresowanie, tak? No dobra, to musimy sobie jeszcze, słuchajcie, porozmawiać o jednej kwestii, czyli o kwestii kasy, bo ja obawiam się, że te prognozy dla młodych par nie są najlepsze. Moje pytanie jest takie, czy będzie po tej pandemii w branży ślubnej drożej czy taniej? Mamy zgadywać? Jak to będzie? Absolutnie! Ja oczekuję po prostu tutaj idealnie wyliczonej odpowiedzi. Ja mam tu kompetentnych, przygotowanych gości, jakie zgadywać. Ja mogę powiedzieć tylko jedno, że na pewno będzie drożej. Co będzie? Ja uważam, że będzie drożej. A Ania jak uważa? Będzie drożej. Będzie drożej. Ile procent wzrosną te ceny? Myślę, że to jest takie trochę wróżenie z fusów, ale wiem jedno, na przykład przecież sama masz salon sukien ślubnych. Szyjemy i wiemy, że są problemy z materiałami. Wielu dostawców zapowiedziało nam już, że materiały zdrożeją. I opóźnienia. Jeżeli importujemy pewne rzeczy, gdzieś mamy raptem lockdown, gdzieś coś zostaje na tle i te panny młode, one muszą planować z dużo większym wyprzedzeniem, bo nie wiemy, co się stanie. Bo mamy materiał zamówiony, przecież my nie trzymamy wszystkiego na stokach. I tu, bo ja myślę, że bardzo ważne jest, żeby to wybrzmiało. Tu nie chodzi o to, że będzie drożej, że my musimy sobie odbić zeszły rok, bo nie pracujemy. To nie w tym kontekście, tylko naprawdę koszty własne. My robimy przecież nic jako firma charytatywna, no każdy musi zarobić coś, ale jeżeli koszty rosną, zobaczcie sobie ceny, nie wiem, benzyny, przecież transport dla was też jest ważnym elementem, trzeba dowieźć, koszty pracownicze rosną, wszystko rośnie. To nie jest to, że ktoś chce więcej zarabiać na parach młodych. To jest tak, że ten rok pewnie będzie dla branży jeszcze trudny, natomiast czy ty masz takie poczucie, bo ja mam takie poczucie, że w przyszłym roku, jak wybuchną te wesela, to branża nie będzie wiedziała, w co ręce włożyć. Bardzo cieszę, że masz taką opinię, bo my byśmy chcieli nie tak działać. Mam wrażenie, że będzie taki drive i taka chęć, takie pożądanie tych wesel, tych imprez, tych spotkań. Wiesz, jest potrzeba spotkań, jest ogromna. Prawda? To my jesteśmy spragnieni wyjścia, no przecież jesteśmy zamknięci Ludzie jesteśmy spragnieni i tych emocji, które tak. za tym wszystkim stoją, więc a nikt mi nie powie, że na weselu nie chciałbym potańczyć, no chciałbym potańczyć, cały czas się proszę potańcz ze mną. A ja cały czas się opieram i tak od 10 prawie. No właśnie. Słuchajcie,
wydaje mi się, że ta rozmowa jest bardzo fajna, taka kreatywna, pouczająca, wiele wyjaśnia. Natomiast to, co jest chyba w niej najważniejsze, to to, że mam wrażenie, że czujemy już taki powiew świeżego powietrza, że ta branża znowu powolutku, ale nabiera tego powietrza w żagle, wiatru w żagle się mówi i powoli płyniemy w dobrym kierunku, że z tą pandemią w jakiś sposób już sobie zaczynamy radzić poprzez szczepienia i inne działania i zabezpieczenia. No ale ja trzymam kciuki za to, żeby po prostu te wesela wróciły, może nawet już nie takie jak były, już idźmy do przodu, po prostu lepsze, wspanialsze. W tym roku jeszcze trochę z pewnymi pewnie restrykcjami, ale mam wrażenie, że przyszły rok to już będzie boom, wielki boom, renesans tej branży. No, myślę, że to dobrze, bo też wiadomo, gospodarka nie wytrzyma, a to jednak też jest praca ludzi i oni mają rodzinę, oni się z tego utrzymują. No uważam, że trzeba już powoli odmrażać gospodarkę, że jest za duży czas minął, odkąd zamrozili faktycznie. No i z czegoś się muszą ci ludzie utrzymywać, prawda? To są tak samo ludzie, jak my wszyscy. Czy to jest niebezpieczne? I to nie tylko dla mnie, ale jakby dzieci, nie daj Boże, jeszcze były, to by się szybciej jeszcze rozprzestrzeniało, nie? Wydaje mi się, że fajnie jest dać młodym szansę do wzięcia właśnie ślubu. W granicach rozsądku oczywiście i w ilości osób, która nie zagraża wszystkim, więc wydaje mi się, że taka możliwość jest jak najbardziej słuszna. Buduj swój biznes razem z nami. Od teraz możesz przystąpić zupełnie bezpłatnie do naszej bazy ślubnych specjalistów. Jeśli prowadzisz salę weselną, zespół muzyczny, cukiernię, kwiaciarnię, wypożyczalnię aut czy jakikolwiek inny biznes z branży ślubnej, dołącz do nas już dziś. Robić czy przekładać? To pytanie spędza sen z powiek wielu par młodych. Taka sytuacja trwa już od kilkunastu miesięcy. No ale cóż, nareszcie nastąpił przełom. Od 15 maja można organizować wesela, pod warunkiem, że są w plenerze oraz do 25 osób. Od 29 maja ta liczba gości może wzrosnąć aż do osób 50. Teraz moimi gośćmi są Paulina i Karol Zawada, którzy mimo wielu obaw zdecydowali się wziąć ślub w samym, powiedzmy sobie, szczycie pandemii, tak? To był 12 września? Tak jest. No dobrze, moi drodzy, bardzo się cieszę, że zdecydowaliście się dołączyć do mnie i porozmawiać o tym dniu. Na początek bardzo chciałabym się dowiedzieć, co skłoniło was do tego, żeby w czasie pandemii zrobić to wesele? No to znaczy akurat w naszym regionie no ciężko z terminami. My mieliśmy już dwa lata przed. Ciężko było przełożyć na inny po prostu termin. No oczywiście, że się denerwowaliśmy, ale no stwierdziliśmy, że no nie ma takiej możliwości. Jeżeli już tyle czekamy, to nie będziemy tego przekładać. Akurat się udało, że mieliśmy wesele. Nie musieliśmy rezygnować z imprezy, na którą tak czekaliśmy. No bo ślub jest najważniejszy, ale no wracać do domu to smutno. Wasz początkowy plan, takie wesele marzeń, to byłaby impreza na ilu gości? No, mieliśmy 120 zaproszonych, wiadomo, nie wszyscy zawsze przychodzą. No, docelowo przyszło 65 osób. Czyli nie mieliście takiej sytuacji, że poprzez obostrzenia wy musieliście obdzwonić gości i powiedzieć: słuchajcie, zaprosiliśmy 200, ale teraz jednak może przyjść tylko setka i ty się nie załapałeś. Tak, my nie mieliśmy takiej sytuacji, bo po prostu sami goście odmawiali. Nie mieliśmy też gości 120, to wiadomo było, że tam gdzieś się ta liczba zmniejszy na pewno. W czasie, kiedy wybraliście wesele, ilu gości można było mieć? 100. Ale się obawialiśmy, że będzie 50, nie? Ty, Karol, chciałeś zmienić termin wesela, bo okazało się, że większość zaproszonych przez ciebie gości zaczęła odmawiać przybycia. No tak, mieliśmy drugi termin na 17 kwietnia. Jak widać, to wesele w ogóle by się już nie odbyło. No, ode mnie z rodziny przyszło 9 osób. No, chciałeś, żeby było ich więcej? Oczywiście. Ale mówili, że faktycznie, Karol, oni się boją, nie wiem, o swoje zdrowie, czy na przykład używali takiego argumentu, bo nie chcieli tego powiedzieć wprost, na zasadzie: hej, wiesz co, nie przyjdę, bo nie wiem, szef mi nie pozwala. Czy mówili wprost, byli jedna taką taka sytuacja i była, ale to u mnie w rodzinie była Pauliny, sytuacja, że szef powiedział, no jak pójdziesz na wesele, to dwa tygodnie wolnego musisz wziąć. No u mnie odmawiali ze względu na zdrowie. Do kościoła przyszli wszyscy. Przyszli wszyscy.
No, pojedyncze osoby nie przyszły, ale do kościoła przyszli wszyscy. No już potem na... Nawet jak mieli daleko, to... Nawet, no, 60 kilometrów, 100 kilometrów dojechali. Mhm. Także na samej ceremonii byli. Powiedzcie mi, a czy na tym waszym weselu udało wam się zachować jakieś takie środki zapobiegawcze? Czy, nie wiem, goście nosili maseczki, zachowywali odstęp albo myli co 10 minut ręce? Kelnerzy maseczki, wiadomo, w łazience płyny dezynfekcyjne. Tak, wszystko było, ale no wiadomo, no, człowiek się bawi, odkaża. Czyli doustnie tak zażywaliście, doustnie, tak? Byliście bezpieczni dzięki temu. Dokładnie. Czy to wesele, które no, było znacznie mniejsze niż to, które sobie zakładaliście, mimo tego spełniło wasze oczekiwania? W każdym celu po prostu było... Tak fajnie, cudownie było, że powtórzyłabym to od razu. Od razu. Rozumiem, że żadnych zarażeń, chorób, nic nie było wśród gości, czyli udało się. Tak, tak. Czy macie takie wrażenie, że pomimo COVID-u ta celebracja miłości jest jednak ważniejsza i to robienie tych uroczystości naprawdę ma sens, pomimo tego, że jest obciążona pewnym ryzykiem? Jasne, no przecież gdyby to się wszystko przełożyło w czasie, to teraz byśmy nie oczekiwali dziecka ani... Naprawdę? Naprawdę. Ale to było cudownie. A już wiesz, czy to jest chłopak, czy dziewczynka? Chłopczyk. Wow, a macie imię? Sebastian Myśliwy. Bomba! I kiedy? W październiku początek, także po rocznicy zaraz. Ale super! No to szczęściarze! Bardzo wam dziękuję, że jeszcze w tym wyjątkowym stanie zdecydowaliście się tutaj przyjść, spotkać. Super! Dziękuję bardzo. My również dziękujemy. Dziękujemy. Maseczka moim zdaniem musi być, żeby jakby ograniczyć rozprzestrzenianie się i do tego mam nadzieję, no jakby uważam, że dezynfekcja rąk jest okej. No właśnie tak może trochę ograniczyć ilość osób, najbliższa rodzina, żeby to jednak było wydarzenie dla bliskiej rodziny, a niekoniecznie dla wszystkich. No ale żeby jednak dać możliwość, żeby się to odbyło. No, trzeba odległość, 2 metry, tak? Dezynfekcja. Najlepiej. I co? Się dobrze bawić. Zdrowy rozsądek, dbanie o siebie, też respektowanie innych osób. Na pewno to zadziała lepiej niż gdzieś tam zmuszanie ludzi do robienia bądź nie robienia czegoś. Jak zminimalizować ryzyko choroby? Czy testować gości? Jednym słowem, jak zorganizować bezpieczne wesele? O tym właśnie porozmawiam z doktorem Karlo Beńkowskim. Panie doktorze, czy podczas wesela jest szansa na to, żeby zachować bezpieczny dystans? A jeżeli się go przekroczy, to jak sobie z tym radzić? Czy nagle lecieć i dezynfekować ręce? Czy są jakieś inne sposoby, żeby było bezpiecznie? Znaczy tak, zacznijmy od tego, że transmisja wirusa poprzez zanieczyszczoną, zakażoną powierzchnię jest dużo mniej prawdopodobna niż poprzez bezpośredni kontakt. Jak temu zapobiegać? Poprzez noszenie maseczek. Natomiast jeżeli chodzi o wesela, to gdyby je organizować na świeżym powietrzu, to wiadomo, że ten wiatr, który i samo powietrze, rotacja powietrza wpływa korzystnie na to, żeby redukować ryzyko takiego ukierunkowanego, prawda, przesłania ataku. Tych wszystkich, ataku, tak, tych wszystkich kropelek śliny. Natomiast z weselami wiąże się też jedna bardzo istotna ceremonia, że zwykle jednak jest jakaś msza w kościele. I to jest, mi się wydaje, taki najbardziej, najgroźniejszy moment dla wszystkich gości, ponieważ są wszyscy w zamkniętym budynku i nawet jeżeli mają maseczki, no to jednak to wydychane powietrze w środku, ono cały czas rotuje i te kropelki śliny i aerozol z wirusem po prostu mogą być niebezpieczne dla gości. Jak organizatorzy tego wesela mogą tak naprawdę odpowiedzialnie zadbać o to, żeby no, zminimalizować właśnie to ryzyko zarażania się gości między sobą? Mogliby przełożyć termin, to jest jeden ze sposobów, ale już pary są tym wykończone, panie doktorze, już nie. No, rozumiem i prawda też jest taka, że tak naprawdę nie wiemy, ile to potrwa, ale wiemy, czym możemy zapobiegać zakażeniom. Szczepieniami ochronnymi. W ogóle teraz ECDC, czyli taka jakby europejska filia CDC, wydała takie oświadczenie, rekomendację, że jeżeli w jednym pomieszczeniu są osoby, które są zaszczepione przeciw COVID-19, to one mogą w swoim towarzystwie być bez maseczek. I myślę, że gdyby wprowadzić, znaczy w ogóle jak już wprowadzimy powszechne szczepienia we wszystkich grupach w naszym społeczeństwie, no to będzie taka możliwość. Ja w momencie, jak tylko
ta pandemia się zaczęła i pojawiały się pierwsze obostrzenia, to powiedziałam o tym, że może dobrym rozwiązaniem, żeby przed wejściem na salę czy tam do kościoła, po prostu wszyscy goście byli przetestowani. To jest według doktora dobry kierunek, czy jednak błądziłam? Znaczy to zależy, bo mamy różne rodzaje testów. Mamy testy antygenowe i te testy PCR, które sprawdzają, wykrywają materiał genetyczny wirusa. Testy antygenowe, one są skuteczne w diagnostyce, ale u pacjentów objawowych, tak? Czyli jeżeli ktoś miałby objawy infekcji, wykonamy im taki test antygenowy i on wyjdzie dodatni, no to możemy śmiało postawić diagnozę, że jest to COVID-19. Natomiast na taki wynik takiego testu czeka się mniej więcej 15 minut. Natomiast jeżeli chodzi o testy genetyczne, te PCR, no to tutaj na wynik czekamy kilkanaście godzin, więc to już by się tutaj gorzej sprawdziło. Natomiast te testy mogłyby nam wykryć osoby, które są skąpo objawowe. Pomysł do rozważenia na pewno, tylko czy w życiu by się to sprawdziło, trudno mi powiedzieć. Czyli pan doktor jest zdania, że osoby, które są zaszczepione, rozumiem, już dwiema dawkami i odczekały jeszcze jakiś okres czasu, powinny mieć możliwość wejścia na to wesele i nie powinny być wliczane w tą liczbę osób, które są jakimś takim ograniczeniem. Znaczy to jest tak, wiem, że były pomysły, żeby osoby, które są zaszczepione pełnym cyklem szczepienia i nabyły tę odporność, nie były wliczane do sumy osób, które przebywają na danym wydarzeniu. Jak to aktualnie jest, to wiemy, że to jak w kalejdoskopie się zmienia. Natomiast wiemy, że u takich osób jest niskie ryzyko, żeby one były zakażone bądź transmitowały wirusa, ale jednak takie ryzyko istnieje. Ale tak jak wrócę do tego wątku, że osoby, które są zaszczepione tym pełnym schematem i przebywają w jednym pomieszczeniu, to mogą być bez maseczek. Takie są zalecenia, znaczy rekomendacje i CDC, bo właśnie to ryzyko tej transmisji wirusa między takimi osobami jest skrajnie niskie. A co jeszcze oprócz testów, które nie są w 100% dobrym pomysłem, oprócz szczepienia, co jeszcze można zrobić, żeby to wesele było jak najbardziej bezpieczne? Pomysł może być trochę abstrakcyjny, ale możemy chronić gości w taki sam sposób, jak lekarze chronią i jak lekarze i pracownicy ochrony zdrowia chronią się przed pacjentami covidowymi, czyli chronić przede wszystkim śluzówki, założyć gogle, maskę FFP, przyłbicę do tego. Można też założyć kombinezon. Ja to sobie wyobrażam, tylko ciężko by to było nazwać weselem, to raczej jakieś takie creepy party. Albo white party. Albo white. Są też żółte, tak? Kombinezony? Są też żółte, tak. Czyli white party albo yellow party. Niebieskie też są. Aha, okej. Okay. Czyli goście mieliby rodzaj wyboru. Na przykład para młoda na biało, a goście, nie wiem, w innym kolorze. No dobra, ale tak serio teraz. No tak serio, no. Nie wiem, trudno mi tu znaleźć jednoznaczną odpowiedź na to pytanie, bo z jednej strony rozumiem ludzi, którzy chcą takie wydarzenie utworzyć i chcą na nich mieć najbliższe osoby, ale z drugiej strony musimy mieć na uwadze jeszcze taką odpowiedzialność społeczną wobec innych ludzi, wokół których żyjemy, że to, że my czy 80% gości, no bo mniej więcej tyle procent osób choruje łagodnie, przechoruje sobie łagodnie w domu, to niestety te 15-20% przechoruje ciężko bądź krytycznie. I to jest to brzemię, które uważam, że Polak katolik nie powinien nosić. Pan doktor by nie wziął na siebie takiej odpowiedzialności? Nie, ja uważam, że takie wydarzenia powinny zostać odsunięte w czasie. Do momentu, kiedy nasze społeczeństwo się wyszczepi w odpowiednim stopniu i to ryzyko transmisji wirusa będzie dużo niższe niż teraz. Pary młode nie będą doktora lubić, wie doktor to, tak? Nie muszą mnie lubić, ale jeżeli zachorują, to ja będę ich leczyć. Niewątpliwie organizacja takiej imprezy łączy się z odpowiedzialnością i o tym trzeba pamiętać. Także moi drodzy, wydaje mi się, że odpowiedzialność to jest słowo klucz, o tym pan doktor też wspomniał. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Dziękuję bardzo. No, raczej powyżej 50 osób byłby strach większy, ale też zależy od wielkości sali przecież. Nie, myślę, że nie ma sensu żyć w ciągłym strachu, tak? Już myślę, że na tyle długo jesteśmy w takiej sytuacji, że osoby, które o siebie dbają i tak będą o siebie dbały, te, które są nieodpowiedzialne, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie nikogo zmusić. Tak, czułabym się bezpiecznie, ale ja patrzę z drugiej strony, ponieważ moja mama jest dekoratorką właśnie wesel i tak dalej i ma straszny spadek tak samo i no boli ją to na pewno, ponieważ jak z tego jednego jest, jakby żyjemy, a teraz nagle od roku nie ma nic, to na pewno bardzo nas dotknęło. Znaczy teraz już mamy możliwość szczepień, więc osoby, które
obawiają się, że mogą ich dotyczyć jakieś groźniejsze powikłania, powinny po prostu się zaszczepić albo unikać tego typu imprez. Natomiast osoby młode, które przykładowo, tak jak ja, przeszły COVID-a i wiedzą, że dla nich nie stanowi to jakiegoś większego zagrożenia, myślę, że jak najbardziej nie powinny się przejmować. Restrykcje, ryzyko, choroby, zagrożenie, pandemia, wirus, COVID. Są to słowa, które słyszymy codziennie już od ponad roku. Ale te słowa na pewno nie kojarzą się ani z weselem, ani już tym bardziej z miłością. Jak więc stworzyć ten swój najpiękniejszy dzień i nie zwariować, czerpać z tego przyjemność, dobrze bawić się podczas uroczystości? O tym wszystkim porozmawiam z psychoterapeutką Leą Jarmołowicz-Turczynowicz. Lea, czy tworzenie tego najważniejszego dnia w tych super trudnych okolicznościach wpływa w jakikolwiek sposób na relacje młodej pary? Jak powiedziałaś, najważniejszego dnia, to ja już sobie wyobrażam, co za tym idzie. No to jak ktoś ma takie podejście w COVID-zie do tego wesela, to jest koniec. Można powiedzieć, że dokładnie ten najważniejszy dzień oczekiwania już i tu rodzina, i to wszystko, to rzeczywiście jest, no to już polegliśmy, ataki paniki gotowe, właściwie tylko płakać, odwoływać i... Czyli za duże napięcie emocjonalne. Tak, tak sobie myślę, że to podejście w ogóle do tego dnia, już takie przyklepanie tego, że my chcemy razem do końca życia i to jest taka istota i to rzeczywiście może czynić na początku takie wyobrażenie, to jest najważniejsze. Ja myślę, że wszystko co najważniejsze to jest tak naprawdę po ślubie. Po prostu. To jak oni sobie mają poradzić w tych, na takich powiedzmy sobie zrównoważonych przygotowaniach, w tym trudnym czasie czy fakt, że jesteśmy bombardowani cały czas tymi statystykami, negatywnymi informacjami itd., czy to odbija się ogólnie na związkach i relacjach, szczególnie w tym czasie, kiedy się przygotowują do ślubu, czy nie? Myślę sobie, czy to może ich zbliża, bo muszą to pewnie zależy przejść od pary, przez to? Nie? Właśnie to pewnie zależy od pary, bo jedne pary powiedzą, kurczę, nareszcie możemy być ze sobą więcej. Okej, nie wiem, ty miałaś pracę wyjazdową, nie wiem, ciągle cię nie było w domu, a teraz jesteśmy cały czas razem, nie? To daje więcej takiej bliskości fizycznej nawet. To nieważne, że pracujemy w dwóch oddzielnych pokojach, ale jeśli para spojrzy na to od takiej pozytywnej strony, to wyobrażam sobie, że wtedy budowanie właściwie każdej rzeczy będzie dużo łatwiejsze, a tym bardziej ślubu. Często te nasze plany były właśnie na takie ogromne wesele, a przez te restrykcje musimy zmienić ten swój plan, dostosować go do obecnej rzeczywistości. To od nas wymaga no właśnie tego spojrzenia innego, żeby tym dniem nadal się cieszyć, ale pozostają takie przykre obowiązki, które muszą zostać załatwione. Czyli na przykład 180 osobom musimy powiedzieć, wiecie co, pierwotnie was zaprosiłam, ale teraz jednak nie załapaliście się na wesele. Tak. Myślę sobie, że przecież zapraszamy na nasze śluby osoby, które są nam bliskie. Tak? No więc jeżeli zadzwonimy do tej osoby, powiedzieć, słuchaj, chcieliśmy, żebyś był na naszym weselu, czy chcieliśmy, żebyś była na naszym weselu. No ale jak wiesz, są ograniczenia, dbamy o zdrowie. Dlatego zdecydowaliśmy się, że niestety nie możemy cię zaprosić na tą ceremonię. Natomiast jeśli byś chciał, to nie wiem, na przykład, są takie przecież możliwości, nagrywamy całą ceremonię i możesz sobie ją oglądać z domu, jeżeli byś chciał być koło nas. Nie jest trochę smutne? Ja myślę sobie, że to jest super wesołe. A czy w życiu chodzi o to, żeby zawsze było tak idealnie, wesoło i wszystko idealnie? No nie, ale jednak wiesz, zawsze ten ślub jest takim magicznym momentem w życiu, wiesz, małe dziewczynki marzą o tym, wizualizują to sobie i oczywiście to, o czym ty mówisz, jest bardzo ważne, żeby, ja też jestem po tej stronie, że zawsze staram się patrzeć pozytywnie na sytuację, znaleźć jakiś plus nawet w tym najgorszym momencie, ale jednak dla wielu osób to jest sytuacja gdzieś tam, że gdzieś tam pogrzebywane są ich plany i marzenia. Możemy złościć się na każdy temat, ale to rzeczywistość się nie zmieni, więc zamiast się koncentrować na tym, czego nie mamy i nie możemy mieć, to ja zachęcam do tego, żeby się zastanowić, a co ja mam? Co ja mam? Jakie rzeczy mi się udało w życiu mieć? Faceta, żeby ten ślub z nim zrobić. Mam męża, którego kocham. Mam przyszłego męża, którego kocham. Co dla nas jest tak naprawdę ważne? Czy dla nas jest ważne, czy z nami usiądzie tutaj 200 osób? A może nagrajmy im film, jeżeli nam zależy na tym. Zróbmy im jakiś fajny film.
nawet nagrajmy to we dwoje, usiądźmy przy sobie, nagrajmy przysięgę, dajmy im coś. To jest tak naprawdę zaproszenie do kreatywności. Ja powiem szczerze, że poza oczywiście tymi tragicznymi konsekwencjami zdrowotnymi, śmierci, COVID-u, to myślę sobie, że w wielu takim rozwoju naszym ludzkim, to ten COVID to jest taki właśnie uważaj, to jest takie zatrzymaj się i zobacz, co jest ważne w twoim życiu, w twoich relacjach, w twoim postrzeganiu świata. Ja jeszcze chciałabym porozmawiać o odpowiedzialności. Czy młoda para ponosi odpowiedzialność za to, co się wydarzy na tym weselu? No i pewnie tak jak w każdej sprawie. Trochę jesteśmy my za to odpowiedzialni, a trochę ci ludzie, którzy przychodzą. Generalnie każdy człowiek jest w życiu odpowiedzialny sam za siebie. Natomiast jeśli chcielibyśmy rzeczywiście z takim balansować, trochę taki ciężar może tej odpowiedzialności dać, no to pewnie najlepiej byłoby zadać sobie najpierw pytanie, po co ten ślub? Czy dla nas? I rzeczywiście, no, logicznie to ograniczyć do minimum. To jest bardzo indywidualna sprawa, ale ja naprawdę zachęcam do tego, żeby nie ceremonia była istotą ślubu, a żeby to, co się ma w nas wydarzyć, państwa młodych, tak? Żeby to, co się tutaj wydarzy, to jest magia. A czy tą magię będzie oglądało 300 osób czy 3? Naprawdę to nie ma aż takiego znaczenia, czy ten bukiet jest różowy, czy fioletowy. No dobra, to bym już pomyliła mi się. Dobra, nie przeginaj, okej? Nawet wiem, że jestem po tej drugiej stronie trochę. Ale nie, bo zobacz, bo jak robisz, nawet masz 5 osób obok siebie, a zdjęcia, które zrobisz, one zostaną. Jakby ja rozumiem to, na przykład też z perspektywy posiadania sklepu, Concept Store, w którym są sprzedawane suknie. Ja widzę podejście dziewczyn, one mówią do mnie tak, Izabela, okej, może być tak, że nie zrobię swojego wesela na 200 osób, okazało się, że nie zrobię nawet na 50, ale tak naprawdę ilu będę miała gości, to nie ma wpłynąć na to, jak ja chcę wyglądać. To jest mój dzień, chcę mieć piękne zdjęcia, chcę pięknie wyglądać. Tak. Nie mam wesela na 200 osób, mam obiad na 20, tym bardziej o niego dbam, on jest jeszcze bardziej dopracowany. No super! Więc to jest na przykład coś, co ja bardzo rozumiem, szanuję, bo jednak wiesz, można, to zostanie z nimi na zawsze. No właśnie. Nadal, pomimo tego, że jest niewielu gości, ta panna młoda chce zaskoczyć pana młodego swoim wyglądem, chce zrobić na nim to wrażenie, wiesz, jednak te emocje są bardzo cały czas ważne w ciągu tego dnia. Żeby właśnie weryfikować jakby moje potrzeby rzeczywistości, tak. Że jakie, co możliwe, co ja bym pragnęła, co bym chciała, a co jest możliwe. Bardzo mi zależy na tym, żeby ta suknia była przepiękna, żeby miała, no to zadbam o to. Tak. I nie mogę, nie zobaczy tego 200 osób, no to zobaczą 3, ale rzeczywiście, jej potrzeba było to, że ona chce się czuć wydarzyć. I super. Już wiesz, tyle sobie rzeczy, często dziewczyny czują, że już tyle rzeczy mają odebranych, że chociaż tego im nie odbiorą. Właściwie tylko widownie. Znaczy, no ale dla tej widowni ty często robisz wiele rzeczy. Bo to, przecież mogą, ale teraz można to zrobić w pałacu, nie? Ale teraz zaczynają to robić dla siebie, co jest właśnie tym, o czym ty mówisz. Słuchajcie, podsumowując, wydaje mi się, że ta otwartość i dojrzałość to są takie dwie cechy, które są nam w tym wyjątkowym czasie niezmiernie potrzebne. Musimy troszeczkę przyłożyć do nich więcej uwagi i wtedy poradzimy sobie z każdą sytuacją, nawet tą najtrudniejszą. Pooddychać, 3 oddechy, bo czasem 5. I do przodu. I do przodu. Dziękuję Ci, Lea, bardzo. Dzięki bardzo, hej. Kochana, wystarczy, że wejdziesz w katalog firm na WeddingDream.com. To ogromna baza usługodawców. Z łatwością sprawdzisz tam terminy, ceny, nawet mapy dojazdów i ustalisz termin spotkania. Aha, i nie zapomnij o torcie. Proste, prawda? Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.